Cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej serii z gry Omerta Miasto Gangsterów, czyli serii z gry, której demówkę mogliście obejrzeć, oglądać na naszym kanale parę dni temu już. Zatem sprawdzimy, co jest warta ta gra, prosiliście mnie, żebym zrobił let's play z tej gry, zatem tak też uczynię. No i cóż, zerknijmy sobie na menu, co tutaj mamy. Oczywiście mamy tutaj do wyboru nową grę, to jest ten tryb fabularny, możemy też grę kontynuować, wczytać, no póki co nie możemy, bo oczywiście nie mam żadnego zapisu. Będę przechodził to jakby za pierwszym razem, no wiadomo, to jest premierówka, to jest gra, która wyszła 1 lutego 2013 roku, czyli dokładnie w ten dzień, w który ja to nagrywam. No i cóż, mamy tutaj grę wieloosobową. Jak widzicie, mamy tutaj parę opcji, no ale kurczę, chyba nikogo nie ma, kogo byśmy mogli zaprosić. Widzicie, parę tutaj jest opcji, możemy zapraszać znajomych i możemy dzięki temu trybowi, dzięki tej grze wieloosobowej rozgrywać sobie właśnie, czy to w kooperacji, czy to naprzeciw siebie jakieś walki też toczyć. Tak więc tam też możemy zdobywać doświadczenie, no ale tutaj wszystko się dowiecie, myślę, później. Najpierw chcę jednak wam pokazać ten tryb fabularny w całości, sam się dowiedzieć, czy jest to w sposób ciekawy zrobiony, czy na pewno ta gra może mnie wciągnąć. No i cóż, przejdźmy dalej, mamy też piaskownicę, czyli taki sandbox, taki tryb, w którym teoretycznie rozgrywka jest nieliniowa, możemy tam robić teoretycznie co chcemy, nie mamy wielu ograniczeń, jeśli chodzi o odkrywanie świata. Opcje to oczywiście standardowe, to jeśli chodzi o ten sandbox, to wygląda to tak. Tu mamy najpierw misje jakieś do wyboru, osiągnięcia, no oczywiście tego nie mam, autorzy, tego wam pokazywać nie będę, zatem przejdźmy do tworzenia nowej gry. No i cóż, standardowo oczywiście trzeba wprowadzić imię swojej postaci. No i wybieramy portrecik, może taki wezmę, chyba taki sam wybrałem w tym demku, już nie pamiętam. No i cóż, tu mamy od razu ciekawą rzecz, powiem to jeszcze raz dla tych, którzy demka nie oglądali. Tworzymy postać troszeczkę inaczej niż chyba zwykle się to robiło, niż zwykle byliśmy do tego przyzwyczajeni. Tutaj jest to zrobione w sposób bardziej interesujący chyba, bo jak widzicie, to wszystko bazuje na jakiejś takiej historii, my sobie wybieramy, kim byliśmy kiedyś. I to wszystko ma wpływ na nasze statystyki, na te atrybuty, czyli muskulaturę, finezję, wytrzymałość, spryt, brawurę i przebiegłość, co też ma jakieś tutaj, przynosi wymierne korzyści, no bądź też jakieś minusy podczas rozgrywki. No widzicie, jest tutaj wszystko elegancko opisane, co dana rzecz daje. Zatem możecie tutaj się z tym zapoznać jakoś szybko. Tutaj szybko przejadę przez to, no ale w każdym razie najpierw mamy taką tutaj historyjkę, taki tekstik. Dorastałeś w małej sycylijskiej osadzie, w dzieciństwie przyzywano cię. No i widzicie, mamy trzy opcje, każda z nich dają mi tutaj co innego. Ja to sobie bym chciał postrzelać, więc będę wybierał tak, żeby ta finezja była jak najwyższa. Widzicie, mamy dwie opcje z finezją, ale jednak bym chciał być wytrzymałym mimo wszystko. No dobra, damy tak. Tutaj finezji nie chcę zmniejszać. Damy to kowala, więc byłem czeladnikiem u kowala, dobrze, niech będzie. No widzicie, takie tutaj historyjki. Nie chcę tutaj przedłużać tego niepotrzebnie, możecie sobie tu wszystko przeczytać, zastanowić się, na czym tutaj to wszystko polega. No i cóż, dobra. Parę, widzicie, jest takich rzeczy do przeklikiwania, do wybierania. Dobra, to będzie ok. No i oczywiście wybieramy poziom trudności, łatwy, średni, trudny. Tutaj zbytnio tego nie rozgraniczyli. No i mamy jakiś filmik wprowadzający. Here I am, fresh off the boat. $5 in my pocket, dreaming the American dream. I had to get my feet on the ground pretty damn quick. In the land of the brave, the wicked go unpunished. In the land of the free, freedom is an expensive commodity. Even the freedom to have a drink. Success is never about hard work or fate cutting you some slack right when you need it. Success comes from giving the people what they need when they need it. A więc widzieliście ten wprowadzający filmik. Wszystko dzieje się w Atlantic City w latach 20. Oczywiście jesteśmy emigrantem z Europy, przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. No i cóż my tutaj mamy? Mamy pierwszą misję. The prohibition hasn't changed much here.
Tourists still flock to the world's playground for a drink and a round at the tables. Me, Freddy Tonino, and Squiggs got a room in the less prestigious part of town. We scraped up what cash we had and got our hands into the booze trade. Okej, tak więc od razu podane mamy, jakie będą nagrody, jeśli ta misja nam dobrze pójdzie. To jest misja, która była w demówce, co ja też tutaj mówię. W takim razie na pewno niektórzy z was to ją kojarzą. No i też mamy takie tutaj podpowiedzi dotyczące na przykład walki. Wszystko to, tak już powiem, w demie to też dobrze było widać, jest zrobione to bardzo podobnie wizualnie, jeśli chodzi właśnie o jakieś menu, jakieś belki. Interfejs ogólnie jest to zrobione bardzo podobnie do gier z serii Tropico, no oczywiście Tropico 3 i 4, bo jedynkę, dwójkę robiła inna firma. No bo w tamtym Let's Play też wspominałem, że Hemiant Games stworzyło wiele bardzo dobrych strategii. No tak, no i mamy tutaj jakiś samouczek krótki, no wiele to może przesadzam, no ale w każdym razie parę takich, na które warto zwrócić uwagę. Każą nam tutaj takie raczej póki co proste rzeczy robić. Dobra. No to nie jest trudne. W każdym razie no stworzyli między innymi Cara, Imperium Romanum, czy też właśnie Tropico. Okej, tak więc tutaj wszystko nam podpowiadają ładnie. Zamknąć może tak. Dobra. Nie będę tutaj za bardzo przedłużał, no oczywiście tutaj widzicie, wszystko jest dosyć ciekawie zrobione. Jest ta narracja, są te głosy angielskie, to jest moim zdaniem plus, o czym mówiłem też w demku. No ale to jednak długo trwa, myślę, że to nie jest zbyt ciekawe, no ale dobra. Już kończę gadać, co my tutaj mamy. A więc... Dobra, możemy tutaj się czegoś dowiedzieć. Koszt brudne pieniądze w ilości 5. Zaraz wam oczywiście powiem, jak te interfejsy, jak ten interfejs wygląda tak naprawdę. Tak więc tutaj puszczamy trochę grosza, by zdobyć potrzebne informacje. No dobra. Dobra. Tak więc dobra. Jednym zadaniem może się mój tutaj wilku zajmować. Musimy poczekać, aż wróci z tego zadania. No ja w tym czasie powiem wam, co tutaj mamy w tych wszystkich belkach. Co te wszystkie też symbole nam tutaj mówią. Oczywiście od lewej, o, jest zakończona akcja, to może później do tego przejdę. W każdym razie, o, przy okazji sobie możecie zobaczyć, jak wygląda ta jakby karta postaci. Mamy oczywiście tutaj wszystkie te atrybuty podkreślone. Też te inne rzeczy dochodzą, których wcześniej nie widzieliśmy. No to jest dziwna sprawa, że tak jest rozjechane, no ale właściwie nie rozjechane, tylko zasłonięte. No dziwnie to wygląda, no ale niestety nic nie poradzę. Broń, widzicie, mamy strzelbę. Mamy też talent, drugi oddech, czyli leczenie połowy przyjętych obrażeń. No, tutaj widzicie zresztą, co to robi. Także mamy atuty, no póki co nie mamy, no ale będą takowe w przyszłości po prostu. Możemy oczywiście naszego bohatera, naszego mafiozę wyposażyć w niektóre rzeczy. Każdy z bohaterów też ma swoją historię, to jest, myślę, dosyć też ciekawie zrobione. No dobra, to zamknijmy w każdym razie. W każdym razie udało się zrobić tę misję. No mamy kolejną, mamy napaść na jakiś browar, dobra. Widzicie, wszystko tutaj się ładnie pokazuje. Ja przepraszam, że nie ma kursora. Szczerze mówiąc, zapomniałem o tym, muszę faktycznie nad tym popracować. I żeby to tak, żeby w kolejnym odcinku jednak ten kursor był, bo wiem, że to troszkę dziwnie może wyglądać, gdy tutaj nagle się mapka przesuwa, wy nie widzicie dokładnie, gdzie ja klikam. Mam nadzieję, że to nie będzie taki ogromny problem. W każdym razie, no, mamy tutaj... To akurat jest spelunka, to nie jest miejsce, z którego musimy ukraść tenże alkohol. Tu mamy takie miejsce, no i kazali nam zrobić napad. Tak więc widzicie. Okej, kolejne te informacje. Dobra. Czyli możemy sobie też, widzicie, nająć już kogoś. Badaj, czyli możemy sobie też spojrzeć. O. Zatrudnimy oczywiście, no ale widzicie. Każdy tutaj najemnik, każdy gangster w naszej mafii będzie też miał jakąś dzienną płacę, więc będziemy musieli mu po prostu no, dawać pieniądze za to, że z nami współpracuje. Okej. Dobra. Tak więc no, niektórzy to już znają, to samo robiliśmy w demie, niektórzy nie.
Zatem dobrze, mamy, widzicie, teraz mamy wyskropka gotowego do pracy, zatem jego tutaj wyślemy. Żeby jednak tego troszeczkę więcej było. O, już się tutaj udało. Elegancko. Tak więc piwa już trochę mamy. Dobra. Aha. I widzicie, to też jest ciekawa rzecz, że nie można w krótkim czasie nie wiadomo ile razy tutaj napadać, czy robić jakieś interesy w danym miejscu. Daną czynność możemy wykonać po prostu raz na przykład na 5 minut, jak to było w tym przypadku. No i dobra. Także wyskrobek tutaj poradził sobie. Dobrze. No. To ja wam zaraz ten interfejs przedstawię, bo w sumie tutaj tak mnie gonią, widzicie, z tym samouczkiem, że po prostu niczym się nie mogę zająć. No ale cóż, widzicie, tutaj wyskrobek nam od razu proponuje, żebyśmy z tym Irlandczykiem się skontaktowali. On chce kupić 30 beczek piwa. No dobra. Możemy sobie też wybrać, którego gangstera wyślemy tego zadania. To jest też ciekawa sprawa, to nie jest tak, że to będzie od razu, że to od razu zejdzie z naszego konta, od razu dostaniemy pieniądze. Gangster musi załatwić interesy. Tutaj myślę, że dosyć fajnie to zrobiono. Dosyć interesująco, dosyć realistycznie przede wszystkim. No i dobra. Widzicie, akurat tutaj Wilku sprzedaje piwo Benowi O'Connorowi. No i to właśnie się dzieje. No ja chyba wam teraz już powiem, mniej więcej pokażę, jak to wygląda. Zatem ta dolna belka to oczywiście od lewej brudne pieniądze, czyli dochody z działalności przestępczej. No zresztą co możecie sami przeczytać. Dalej mamy pieniądze czyste, których w ogóle nie mamy póki co. Następnie powierzchnia magazynowa, bo magazyn jest ograniczony. Można magazynem jest jakby nasza kryjówka, bądź też chyba inne też mogą miejsca w nim być, no ale póki co tylko kryjówkę mamy, tylko z niej możemy skorzystać, jeśli o to chodzi. No i możemy ją ulepszać, możemy dodawać sobie, oczywiście za pieniądze, powierzchnię magazynową, no póki co ona jest dosyć mała, tylko 50, widzicie tutaj, jednostek magazynowych po prostu wejdzie. Po prostu tyle jednostek mamy. No i dobra, mamy 16 beczek piwa. Tutaj mamy następnie trunki, których no nie mamy, no ale to są rzeczy, które można tu mieć, broń palna. Następną rzeczą, jaka jest istota, to jest sympatia. Odzwierciedla poziom twojej reputacji wśród ludzi z sąsiedztwa. Wysoki wskaźnik sympatii zapewnia niższe ceny najmu na danym obszarze, czyli przydatna sprawa, o to też warto na pewno dbać. No i kolejną rzeczą jest strach, czyli z kolei, no, reputacja też ludzi z sąsiedztwa, no ale no nieco inna, aniżeli reputacja raczej, aniżeli sympatia. No ale też w niektórych przypadkach, widzicie, to się przydaje. Możemy kupować chociażby ziemię po niższych cenach. No i ostatnią rzeczą jest niesława, czyli no, gdy to będzie wysokie, to policja się nami po prostu będzie interesować. No a mi się udało już oczywiście sprzedać temu O'Connorowi te beczki piwa. Zadanie wykonane. I teraz mamy wypytać informatora. Dobra, tu widzicie, takim znakiem zapytania ci informatorzy są zawsze oznaczeni. Tak więc tu też musimy wysłać naszych ludzi, żeby oni się tutaj czegoś ciekawego dowiedzieli. No i pokażę wam też, co tutaj mamy. No tu oczywiście ta ikonka pod mapą, z lewej strony, najbardziej na lewo, to jest ikonka zarządzania gangiem. Następna to jest właśnie ikonka, która oznacza zlecenia, czyli te misje, te zapotrzebowanie danych ludzi na alkohol, bądź też no jakieś ich oferty w ogóle, bo oczywiście oni także nam mogą sprzedawać tenże alkohol, czy inne rzeczy. Tutaj kolejną rzeczą jest wyprzedaż. No to jest rzecz konieczna, jeśli nam się skończy chociażby miejsce w magazynie. Wtedy, no, musimy wyprzedawać. Dobra, 15 dolców poszło, no ale tego nie unikniemy. Nie, widzicie, jest problem. Musimy znaleźć wyskropka. Wilku znajduje interesujące miejsca w liczbie 5. Dobra. Zatem, widzicie, też tutaj nam się jakiś wykrzykniczek pojawił. Dobra, wyślij bossa, by zbadał, co się stało z wyskropkiem. Dobra. I też mi się tutaj pojawiły jakieś inne punkty. Widzicie, tutaj opuszczony magazyn chociażby, który możemy zbadać. A co tutaj mamy? Dobra, rzeczywiście, dostajemy informację, że tutaj coś się dzieje z tym wyskropkiem. To dobra.
sprawdźmy, co tutaj mamy teraz. No musimy go szukać, widzicie, taka, wiadomo, misja jakaś prowadzająca, trochę też nam pomagająca w tym poruszaniu się na początku. Co ciekawe, nie ma tutaj opcji wstrzymywania czasu, tu wszystko dzieje się póki co, bo później będziecie, zobaczycie walkę, tam to się odbywa już turowo, ale póki co same te aspekty ekonomiczne odbywają się w trybie rzeczywistym, jak gdyby w czasie rzeczywistym. No i cóż, właśnie jest potyczka, będzie walka, wyskrobek w tarapatach, samouczek bojowy, zatem widzicie, wyskrobek jest przytrzymywany w magazynie, ktoś go tutaj porwał, no i musimy mu pomóc, oczywiście z niego nie możemy skorzystać. No i możemy sobie oczywiście wybierać ludzi naszej ekipy bojowej, no póki co to nie mam z czego za bardzo wybierać. Jest też opcja automatyczne rozwiązanie, no ale ona nie jest niestety teraz dostępna. Będzie dostępna pewnie później. Zresztą pewnie ci, którzy oglądali demko, wiedzą, jak to wygląda i jak to się ostatnio skończyło. No zatem pierwsza potyczka przed nami, pierwszy moment taki, żeby wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Okej, misja taktyczna. Musisz ratować swojego kumpla wyskrobka i pokonać zbirów w magazynie. Dobra. Pasjonująco się zapowiada. Czyli jeszcze raz. Dobra. O, kolejne rzeczy tam się widzicie wyświetlają i to jest też ciekawa sprawa. Co do tej walki samej będziemy, jak widzieliście, będziemy używali myszki, po prostu lewy, prawy przycisk. Mówiłem już, że to wygląda tak, że tu są tury jak gdyby. Zatem to nie będzie tak, że będę musiał nie wiadomo jak szybko klikać. Więc akurat myślę, że tutaj sterowanie myszą nie jest jakimś większym problemem. No ale mamy też drugą ciekawą rzecz, punkty ruchu i akcji. Te czerwone to są punkty akcji, też nazywane PA. I służą, jak możecie też przeczytać, do przeprowadzania ataków i wykonywania czynności specjalnych. A te zielone są po prostu punkty ruchu. No zobaczcie to sami, jak to wygląda. Tutaj myślę, że to jest mniej więcej jasne. A jeśli nie, no to po prostu wam to zaraz zaprezentuję. Tutaj widzicie, te punkty ruchu spadają po prostu, gdy się poruszamy. No i teraz, cóż, nie mamy z kim walczyć, kończymy turę. Wiecie, tak tutaj wygląda. Ojej, jest przeciwnik. Dobra, tak więc jeszcze nam tutaj, widzicie, przypominają, co mamy zrobić. Mamy oczywiście strzelbę. No i mamy 60% szansy na trafienie. Jeśli byśmy strzelali z tej pozycji. Czy trafimy? No tak, widzicie, udało się. Tutaj oczywiście dostajemy informację o tym strzale całym, jakie też obrażenia ma ten przeciwnik. Pasek inicjatywy znajdujący się w górnej części ekranu wskazuje, która postać w danej chwili jest aktywna. No, to też jest ciekawa rzecz, że nam jest podawana tak jakby kolejność, w jakiej będziemy atakować. Póki co, jak widzicie, każdy ma jakby po jednym ruchu. Ja już skorzystać mogę tylko z drugiego oddechu. No, ja nie dostałem obrażeń, zatem chyba nie muszę z tego skorzystać. Talent uzupełnia się przy zabójstwie, no czyli to byłaby strata. No ciekawie zrobili, że tak to działa. Ojej. Kryjówki to zapewniające przewagę pozycje obronne. No właśnie, o tym nie wspominałem. No wolę, żebyście to sami też widzieli. Nie będę za szybko mówił o tych rzeczach. Po prostu lepiej się kryć, to jest przydatna sprawa. I widzicie, mamy tutaj też parę możliwości strzału. Mamy celownik, możemy go włączyć, wyłączyć. Jeżeli na taki to dodatkowy koszt. No ale ja myślę, że na początku chyba lepiej z tego korzystać. Tutaj mamy krwawienie. To nam zabiera, widzicie, 10 punktów życia w każdym po prostu, w każdej turze. No a tutaj mamy parę też możliwości ataku. Szeroki ostrzał, to jest to, z czego ostatnio skorzystałem. To jest warte 5 punktów akcji. Obrażenia są 20-35. Tu mamy strzał odrzucający, no ale on już kosztuje ciut więcej, jest mniej precyzyjny. No możemy spróbować, bo on, widzicie, daje kalectwo. Daje. No. Oczywiście przeciwnik tutaj będzie cierpiał z tego powodu, no ale będzie nam zdecydowanie łatwiej na pewno. Także mamy gruby śród, precyzyjny strzał, który wywołuje krwawienie, ale nie zadaje obrażeń. No wiadomo, u każdej postaci to wygląda inaczej. Wiadomo, gdybym nie miał broni, no to po prostu takich rzeczy nie miał. Dobra. Spróbujmy z tego. O, widzicie, odrzuciło gościa, nie mam już wystarczająco dużo punktów akcji. No dobra, w takim razie kończymy też tę turę, chociaż teraz mogę sobie wykorzystać chyba ten drugi oddech. To mi się przyda, widzicie. Elegancko, usunęło to też to krwawienie, to jest w tym momencie też przydatne. Dobra, tu kolejne oczywiście informacje. Nie wiem, czy jakieś bardzo istotne. To też dajmy
A dajmy zwykły strzał, bo to mniej kosztuje. Time to meet your maker. No i widzicie, tak to wyglądało. Dosyć łatwo tutaj idzie się rozprawić. Musimy zakończyć turę, bo punkty ruchu też straciliśmy. No idziemy dalej, no szukajmy tego wyskrobka, czy on tutaj będzie, czy nie będzie. Dobra, też się skończyło. Time to get a move on. A zatem widzicie. Oczywiście już pojawiły się jakieś recenzje w internecie odnośnie tej gry. Pewnie niektóre z nich też i wy czytaliście. Gdzieś tam zachęceni, myślę, tą premierą, wiedzą o tym, że taka gra wyjdzie, bo jednak nieczęsto gry mafijne wychodzą w ostatnich latach. No i udało się, widzicie, znaleźć tego wyskrobka. No nie było to jakieś trudne zadanie, no nie oszukujmy się. Mamy przesunąć klucz, żeby go uratować. Aha, przesunąć? Chyba wejść na niego, ale dobra, może źle przeczytałem. W każdym razie mamy tego wyskrobka. No to chyba już możemy wyjść, tak? I widzicie, możemy już sterować dwoma gośćmi. Koniec tury. Ty też, koniec tury. No właśnie, rzadko wychodzą te gry mafijne. Ja prawdę mówiąc nie grałem akurat w strategię ekonomiczną, przynajmniej sobie nie przypominam. Znaczy w ogóle w strategii mafijne nie grałem. No chociażby takie jak Gangsters czy Gangland. Także nie jestem w stanie wam tutaj porównać, czy coś dzieli tak naprawdę i ile dzieli te gry od siebie. Oj, oj, kurczę. A ja nie widziałem tego gościa. Nie wiem, czy wcześniej już mogłem do niego strzelać. A w każdym razie zrobimy to teraz. O, widzicie, z pistoletu troszeczkę więcej możemy postrzelać, więcej punktów akcji chyba ma też ten wyskrobek. No i cóż, co do tego, co do tych, no wspomniałem tak o tych starszych grach. Kurczę, jakby podejść. Dobra, zastrzelimy go stąd, widzicie, mało życia on ma. Co do tych starszych gier, wspomniałem o nich nieprzypadkowo, ciekawa sprawa, tego, o tym nie wiedziałem, że można zniszczyć tak skrzynki. Kurczę. Gdyż po prostu niektórzy narzekają na ten system, narzekają, no krytykują go. Narzekają to może nie jest dobre słowo. Krytykują system walki w tej grze, że tutaj właśnie te... Ojojoj. Już mam mało życia, widzę. Że ten system walki jest no nie do końca dobry. Tutaj nie jest to zbyt dopracowane. Tak więc wy też możecie obserwować i patrzeć się na to, jak to wygląda. No faktycznie nie ma tutaj jakichś wielkich emocji podczas tego. Ojojoj. Ojojoj. Ojojoj, cóż, zabili mnie. I jestem ciekaw, co się teraz stanie. Kurczę. No tego nie przewidziałem. Kurczę. Dobra, w każdym razie zobaczymy, co się wydarzy, kiedy po prostu nas zabiją. Prawdę mówiąc, nie wiem, co jest, gdy jeden z bohaterów, jedna z osób nie przeżyje. No, wszyscy wrogowie nie żyją, zwyciężasz, zwycięstwo. No i cóż. Wygrałem. No i zobaczymy, co się stanie. No jestem też ciekaw waszych opinii, oczywiście jeśli tutaj też macie jakieś porównanie z tymi grami, choćby z serii Gangsters czy Gangland, to też piszcie mi, jak to widzicie, czy tamte gry wyglądały faktycznie lepiej, co w nich było takiego dobrego, czego tu nie ma, no i odwrotnie. Proszę was właśnie o takie opinie, no widzicie, udało się tutaj przeżyć, nie ma takiej opcji, że nie przeżyjemy po wygranej bitwie jakby, po wygranej walce. O, możemy podnieść poziom, tu mamy... jakąś, widzicie, kontuzję chyba, nieuleczalne rany. Wbite oko, szansa na trafienie zmniejszona o 10%, czyli ciekawostka. Czyli to jest najwyraźniej coś takiego, co nam będzie już przeszkadzało do końca gry. Ciekawa sprawa. No to chyba już sobie nie postrzelam za dobrze. No ale trudno, tak będę tutaj grał. Tak się tutaj wystawiłem głupio, no to tak będzie. Strzelec wyborowy. Myślę, że to będzie najlepsza opcja w tej chwili, widzicie, jest tego dosyć sporo, dosyć dobrze mi się wydaje, są dopracowane te atuty, że tutaj faktycznie jest duży wybór przy tym, że też właśnie zadbano taki troszeczkę RPGowe elementy w tej grze. Dobra, weźmiemy tego strzelca wyborowego, no szkoda, że tak w tak głupi sposób trochę się dałem tam zabić, no ale już trudno się mówi. Dobra, tak więc musimy zarobić, widzicie, pieniądze. Zaraz się tym zajmiemy. Jeszcze temu Rizzo
kurczę, nie to. Rizzo, podniosę ten poziom i jemu dajmy co? Też damy mu strzelca wyborowego. Widzicie, to zwiększa obrażenia zadawane na odległość, jeśli postać nie wykona ruchu. No dobra, dajmy więc to. No a mamy, jak widzicie, zadbać o nasze interesy dzisiaj. No i tutaj też jestem winny wyjaśnienia tym, którzy po prostu oglądali moje demo, ale to zaraz. Kurczę, no nie mam za dużo teraz tych trunków. Ten gość chce kupić od nas 30 beczek piwa, no tylu niestety nie mamy. Ten gość chce nam sprzedać z kolei trunek. No i właśnie, to jest to, że ja tam się pomyliłem i prawdę mówiąc, parę razy traktowałem sprzedaż tak, jakbym ja kupował i odwrotnie. Zatem widzicie, jeśli mamy tutaj napis zakup, to znaczy, że gość chce od nas kupić, a nie my od niego. A jeśli mamy sprzedaż, no to gość chce nam sprzedać. Tak więc w ogóle nie chcę kupować raczej od nich. Tak mi się wydaje, że to nie jest zbyt opłacalne. Gość chce kupić 30 beczek piwa, zatem no, pójdziemy znowuż na jakiś napad. Postaramy się jednak coś tutaj zdobyć. Jak z tym czasem, no właśnie, bo to pamiętajcie o tym też, o to też trzeba zadbać. Czy mamy jeszcze jakieś takie punkty? Okej. Dobra. Tak więc widzicie, troszeczkę tego jest. Takich miejsc, na które możemy napaść. To też widzicie, można ograbić chyba. Ale co ciekawe, no też przez jakieś napady, przez jakieś takie agresywne zachowanie wobec właścicieli, wobec no po prostu ludzi w danym miejscu, no po prostu oszukiwanie, okradanie ich, po prostu tracimy reputację i na przykład nie możemy handlować później z nimi. To jest też, myślę, dobra rzecz, że o to zadbano, że jednak jakieś są reakcje z ich strony. Tak jak widzicie, zdobyliśmy 20 butelczyn chyba, czy nie wiem czego, trunku. Dobra sprawa. Tutaj też jest wolne, zatem załatwimy sobie tego trochę więcej, chociaż mamy mało tej przestrzeni magazynowej, no to troszeczkę martwi. Tak jak widzicie, od razu strach nam wzrósł. Wszystko tutaj jest zależne. No akurat tutaj, jeśli chodzi o te względy ekonomiczne, to naprawdę po tej Hemion Games spodziewam się tylko dobrych rzeczy. Jednak oni, myślę, o to musieli zadbać wręcz. Innej opcji tutaj nie ma. Dobra, napad na browar, ale jest problem z tymi zasobami, więc dobra, sprzedajmy temu tutaj Żydowi to piwo. Kurczę, mamy problem, to spory. Co my tu jeszcze mamy? Natrunki, zakup. Dobra. Dobra, z tego również skorzystamy, żeby sobie troszeczkę zrobić więcej miejsca. No myślę, że zaraz będzie konieczne powiększenie, jak gdyby. No, widzicie, tak to wygląda. Powierzchnia magazynowa zapełniona, sprzedawaj towary albo rozładować magazyn. Takie coś musimy niestety zrobić, bo no nie mamy już miejsca. Sprzedajemy to pewnie za jakąś bardzo zaniżoną cenę. Dobra, okej. Teraz jest o dobrze już. No zatem no będę musiał chyba tutaj wykupić, ale póki co zarobimy tego tysiaka, którego musimy zarobić, żeby wypełnić tę misję. Później się tutaj zajmiemy właśnie rozkręceniem bardziej tego interesu i poprzez też właśnie awansowanie do tego poziomu drugiego, jeśli chodzi właśnie o powierzchnię magazynową. Dobra, jak to teraz wygląda? Dobra, niech mu będzie. No widzicie, no Żyd jednak. No nie chcę obrażać ludzi, powiedzmy, tej nacji, ale no jednak no coś tutaj wspólnego to ma z tym. Ale nie Polacy robili tę grę, zatem jakieś tutaj uprzedzenia nasze raczej nie mają związku z tym. No ja sobie napadnę na kolejne miejsca. Mimo, że nie mam miejsca już u siebie w magazynie. Dobra. Czyli nie miałem za bardzo wyboru, musimy, widzicie, się przenieść do walki, kolejnej walki. No i bierzemy oczywiście dwóch gości. Jeśli chodzi o automatyczne rozwiązanie, to widzicie tutaj, nie wiem dlaczego to jest tak ucięte, ale mamy tutaj procentową szansę na wygraną. Z samym mną, z samym wilkiem, tych szans są malutkie, 7%, z wyskorobkiem 30%.
No ale oczywiście nie chcę stosować w takim przypadku automatycznego rozwiązania, źle to się może skończyć, zatem kolejny raz tutaj się pobijemy, no ale w zasadzie na to zapraszam Was już do kolejnego odcinka. Teraz Wam już bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Wam się to ciekawie ogląda, że jesteście w stanie jakoś tutaj poznać tę grę, stwierdzić, czy warto może ją kiedyś kupić, czy też nie. Tak więc teraz już Wam bardzo dziękuję, zapraszam właśnie na kolejne odcinki z tej serii. Napiszcie mi, co mogę zmienić, co Wam się tutaj podobało, co się nie podobało, czy to jeśli chodzi o grę, czy też mój komentarz. Tak więc w kolejnym odcinku zaczniemy, no, już od walki, czyli będzie ciekawie. Ja już Was kolejny raz zapraszam do oglądania tej czy innych serii. Z mojej strony to wszystko. Cześć!